jesteś istotą wieczną. Zadbaj o wieczność. Decydujesz dzisiaj, co kupić, jakie kwiatki, jakie produkty spożywcze, w co się ubrać. Zadecyduj o swojej wieczności, bo to jest o wiele ważniejsze niż to, co tutaj przemija. Przemijasz. W ciele przemijasz. Ale w duszy będziesz trwał wiecznie. I teraz w jakim stanie przejdziesz do tej drugiej części swojego życia, która będzie wieczna, to zależy od ciebie. Czy wejdziesz tam jako przyjaciel Boga, czy wejdziesz tam jako zbuntowany, który nie chce w ogóle Go poznać. Bóg nie nagnie twojej woli. Nie nagnie. On okazał miłość w Jezusie Chrystusie. Okazał w ten sposób miłość, że dał za ciebie życie. Nie ma nic większego. Nie ma nic większego niż to, kiedy ktoś oddaje za ciebie życie. Jak ja się dowiedziałam o tym, że On naprawdę za mnie oddał życie. Nie to, że usłyszałam, bo słyszałam o tym od dziecka, że Jezus zmarł i zmartwychwstał. Nie wiedziałam, co to znaczy. Jak dotarło do mnie to, to wzbudziło potężną wdzięczność w moim sercu. To wzbudziło potężną pewność, że Bóg jest po mojej stronie. Ale On stał się po mojej stronie wtedy, kiedy ja w ogóle przyłączyłam się do Niego. Dopóki jesteś oddzielony, dopóki znasz to tylko z zewnętrza jakby, to to w ogóle nie działa w twoim życiu. Kochani, to tak samo jak z przyjęciem testamentu. Wiecie na pewno, że w Biblii jest Nowy Testament i Stary Testament. I Nowy Testament jest właśnie wynikiem tego, że Jezus położył życie za człowieka. Bóg wcielił się i położył życie za człowieka. Kiedy ja przyjmowałam testament po mojej babci, babcia spisała mi testament, zapisała mi mieszkanie, to ja musiałam wyrazić swoją wolę, że ja to przyjmuję. W innym wypadku nie skorzystałabym z tego mieszkania. Tak samo jest z Bogiem. Jezus Chrystus umarł. Bóg zapisał ci w testamencie życie wieczne, zbawienie, zupełne zbawienie, życie wieczne. Zapisał ci niebo w testamencie, zapisał ci swoją moc w tym życiu, zapisał ci wiele rzeczy, o których ty nie wiesz, bo nie wziąłeś. W testamencie ci to dał. I teraz swoim aktem woli, swoją decyzją możesz to albo przyjąć, albo odrzucić. I albo będzie to działało w twoim życiu, albo nie. Jeśli dzisiaj staniesz naprzeciwko mnie i powiesz mi, że Boga nie ma, ponieważ nie działa w twoim życiu, to to jest bzdura. Bo ja Go przyjęłam, ja Go poznałam i wiem, że On jest i działa w moim życiu. Rozumiesz? To jest różnica między teoretykiem a praktykiem. Dopóki nie posmakujesz tego Boga, dopóki Go nie poznasz osobiście, jesteś teoretykiem. Teoretykiem. Masz różne teorie na jego temat. Takie teorie na przykład snują różne religie, tak? Mówi się, że Bóg jest taki albo taki, że trzeba robić to albo tamto, że trzeba święcić jakieś jajka, że trzeba, nie wiem, ileś tam potraw mieć. To jest bzdura. Bóg jest normalny. Poznaj Go. Poznaj Jezusa Chrystusa. Od lat świętujesz dwa razy do roku Jego urodziny w ciele, Jego śmierci, zmartwychwstanie. I co to w ogóle dla ciebie znaczy? Nic. Dni wolne, tak? Spotkanie z rodziną, nie wiem, jedni się tam popiją, inni, nie wiem, bardziej świątobliwie spędzają te święta. To nic nie wnosi do życia ludzkiego. Religia zakrzywiła obraz Boga. Przehandlowała Go za jakieś odpusty i za inne rzeczy. Bóg jest realny. To jest Jezus Chrystus. Można Go poznać. Jeżeli ktokolwiek z was jest chory na tym miejscu, jeżeli cierpisz na coś, może masz skoliozę, a może masz zwyrotnienie stawów, może po prostu masz nawracającą zwagę, może masz jakieś zdiagnozowane schorzenie, boisz się chodzić nawet do lekarza, żeby się nie dowiedzieć, jak jest źle. Podejdź do mnie.
Nakładam ręce na chorych, modlę się i oni zdrowieją. W Wesołej, gdzie mieszkam, na płocie mam plakat, że uzdrawiam chorych. Robię to za darmo, ponieważ za darmo dostałam zbawienie. Za darmo, to jest za darmo. Nie trzeba kupować sobie niczego w kościele, nie trzeba płacić za jakieś wypominki, nie wiem co tam, bo ja nigdy nie chodziłam do kościoła, ja po prostu przyszłam do Jezusa. Przyszłam do Jezusa. Zawołałam Jezusa w swoim życiu. Wiecie, że zawołałam po prostu i On przyszedł. To jest realne od 21 lat. To nie było jakieś emocjonalne uniesienie. Żyję z Nim, zjednoczona zupełnie. To, o co się modlił Jezus. O to, aby wszyscy byli jedno. Tak jak ja jestem z Tobą, Ojcze, jedno. Tak niech oni będą ze mną jedni. Jedno. To jest modlitwa, która się wypełniła w moim życiu, bo ja się pojednałam z Bogiem. Potężny Bóg, Duch Święty, zamieszkał w moim duchu. Naprawdę, to jest prawda. Jezus jest realny. Sprawdź to. Nie utrzymuj się w jakimś takim stanie niewiedzy. Bądź w ogóle po raz pierwszy jak dziecko. Zaciekaw się tym. Wypróbuj to. Po prostu spróbuj. Powiedz, Boże, jak jesteś, jeśli ona mówiła prawdę, to chcę Ciebie poznać. Otwieram się na to. Nie boję się. Nie boję się. W ogóle nie bój się. Nie bój się tego, że się nic nie wydarzy, bo się wydarzy. Bo się wydarzy. To, czego człowiek się boi, to boi się stracić twarz nawet przed samym sobą. Boi się, że to będzie śmieszne, jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli kolejny raz się zawiedzie. Ale tak naprawdę tęsknisz do tego, żeby się wydarzyło. A więc zaryzykuj. To jest ryzyko tylko w momencie, kiedy Ty wołasz, ale w momencie, kiedy objawia Ci się Święty Bóg, który jest rzeczywisty, który jest realny, to już wiesz, że wiesz, że wiesz. Już jest to dla Ciebie jasne. Już to jest dla Ciebie jasne. Widzicie, ja nie muszę w ogóle wierzyć dzisiaj w Boga. Nie muszę w Niego wierzyć, ponieważ ja Go znam. Ja Go zawołałam raz. Tak jak Jezus raz zmarł za mnie i raz zmartwychwstał, raz uporał się z całym błędem, tak ja raz zawołałam i On raz do mnie przyszedł i już tam jest. Jestem z Nim połączona i od tamtej pory doświadczam tylko sukcesu za sukcesem. On podnosi moje życie. Podnosi moje życie. Wcześniej myślałam, że odnoszę sukces, wiecie, ale tak naprawdę goniłam za wiatrem. Wcześniej tak naprawdę goniłam za rzeczami zewnętrznymi. Dzisiaj nadal mam sukces w takim wymiarze fizycznym, tak? Pracuję w świetnej korporacji. Mam się dobrze, mam troje dzieci, mam męża od 27 lat, mamy świetne małżeństwo. Wszystko mi się udaje. Natomiast największym moim sukcesem jest to, że idę do nieba, że moje życie jest życiem pełnym mocy, zaspokojonym. Nie biegam już od miejsca do miejsca i nie patrzę, czym trudno się napełnić. Nie biegam już nad tym. W ogóle nie jestem głodnym człowiekiem. Wiesz, o czym mówię. Jesteś ciągle czegoś głodny. Ciągle za czymś gonisz. Myślisz sobie, zdobędę to i już będzie dobrze, już będzie jak w domu. Ale tak nigdy nie stanie się, dopóki nie poznasz Boga, który jest źródłem zaopatrzenia, źródłem życia, źródłem zaspokojenia. On jest źródłem miłości. Wiecie, człowiek tak naprawdę goni za miłością. Ja kiedy chodziłam po imprezach i na oczach mojego męża go zdradzałam, żeby tylko pobudzić go do zazdrości, ja byłam głodna miłości. Ja nie potrafiłam przyjąć tej miłości, nie potrafiłam uwierzyć w to, że on mnie kocha. Potrzebowałam większych doznań, żeby tylko z większą siłą doświadczyć tego, że on o mnie walczy i zabiega. Ale mój mąż był poraniony tym, co robiłam i udawał, że nie widzi. I po prostu raniliśmy się tak cały czas. Tak wyglądało nasze życie. To była gonitwa tak naprawdę. Budowaliśmy swoje życie w oparciu o to,
jak jesteśmy ważni w firmach, w których pracowaliśmy. Mijaliśmy się i widzieliśmy się tylko i wyłącznie wieczorem, przy jakiejś obiadokolacji. I słuchajcie, to był marazm, to było powolne umieranie. Oczywiście były momenty, kiedy wyrwaliśmy się z tego schematu i gdzieś tam biegliśmy, gdzieś jechaliśmy w jakieś miejsce. Ale to nigdy nie syciło. To nigdy nie syciło, bo nie ma takiej mocy, żeby egocentrycznego ducha zmienić w jakiś inny sposób, jak tylko zapraszając Jezusa Chrystusa do wnętrza. Bóg odmienił moje życie. Bóg to Jezus Chrystus. Nie ten w opłatku, nie ten rzeźbiony, nie ten namalowany. To wszystko jest bujda. To wszystko jest bujda. Te wszystkie obrzędy donikąd nie prowadzą. To tak, jakbym na podstawie obrzędów prowadziła życie w domu z moim mężem. Tu przyklęknąć, tu zapalić świeczkę, tutaj zjeść opłatek. To jest głupota. To jest głupota. Relacja jest normalna. Bóg stworzył cię do relacji ze sobą. I dzisiaj wysłał mnie tutaj na to miejsce, żeby ci powiedzieć, że ta relacja jest możliwa. I że jeśli nie będziesz w relacji z tym, który jest życiem, jeśli nie zdecydujesz tutaj, na tej ziemi, będąc w ciele, że chcesz Go poznać, po wieczności będziesz w miejscu, które będzie oddzielone od Niego. Na własne życzenie. Człowiek na własne życzenie idzie do nieba i na własne życzenie idzie do piekła. Nie na podstawie własnych uczynków, ale na podstawie swojej decyzji. Czy chcę poznać Boga, czy nie? Bo niebo to jest miejsce, gdzie jest dobry Bóg, gdzie jest odczuwalne Jego dobro. Tutaj na ziemi, kiedy myślisz czasami, że przechodzisz przez piekło, czy tak czy inaczej doświadczasz Bożego dobra, doświadczasz Jego miłości. Zobaczcie, dzisiaj świeci pięknie słońce, przyroda się obudziła do życia. Tak naprawdę wszystko to, czego doświadczasz, te zapachy, kolory, piękno, czasem przyjaźń ci się trafi. To wszystko jest przejaw, jakiś tam nikły przejaw tego, jak dobry jest Bóg. To jest obraz tego, jak dobry jest Bóg. To jest oczywiście dzisiaj zwichnięte i zakrzywione przez to, że człowiek jest grzeszny, że człowiek jest egocentryczny. Ale każdy człowiek osobiście może zaprosić tego Boga do swojego wnętrza. Możesz zaprosić Boga do swojego wnętrza przez to, że przyjmiesz to, co On zrobił dla ciebie. Jezus tak naprawdę został złamany na tym krzyżu, rozdarty, rozszarpany, żebyś ty przez Jego ofiarę, przez Jego rozdarte ciało mógł się przedrzeć do nieba. Nic innego tak naprawdę nie byłoby w stanie doprowadzić człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Ale to, kochani, trzeba przyjąć osobiście. Osobiście przyjmuje się to. To jest prywatny Bóg. Nie na tej zasadzie prywatny, że tak jak rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią, to moja prywatna sprawa, w co ja wierzę. Tak, twoja prywatna sprawa. Prywatną sprawą jest to, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła. Bo każdy za siebie zda sprawę Bogu. I nie w ten sposób, że Bóg zmierzy twoje winy i twoje zalety, twoje dobre uczynki. Nie. To wszystko jest nic nie warte. Dopóki pochodzi z egocentrycznego ducha, nic jest nie warte. Potrzebą człowieka jest przemiana wewnątrz, która może się stać nie przez twoje wysiłki, nie przez pracę z psychologiem, psychiatrą czy kimkolwiek innym. To się dzieje tylko i wyłącznie przez to, że zaprosisz Boga do swojego wnętrza, że zaprosisz Jezusa Chrystusa. Poddasz Mu swoje życie i zaczniesz żyć naprawdę. Sprawdź dzisiaj moje słowa. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego. Jeśli masz Nowy Testament, zacznij zgłębiać, kim ten człowiek był. Bo to był w 100% człowiek, ale też w 100% Bóg. Zacznij zgłębiać, co On w ogóle mówił. Dlaczego przyszedł tutaj na tą samobójczą misję, na ten świat, to On z premedytacją oddał tutaj za ciebie życie. To była Jego misja. Mógł się tutaj świetnie urządzić,
ale tak naprawdę Jemu zależało na Tobie. Zależało na tym, żebyś Ty któregoś dnia mógł usłyszeć Ewangelię, którą Ci głoszę i mógł zdecydować, tak, Boże, ja chcę Ciebie poznać w realny sposób. Chcę Ciebie poznać. Nie wiem, o czym mówi ta kobieta. Nie doświadczam tego. Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę Ciebie zaprosić. Przyjdź do mojego życia. Objaw mi się. Przekonaj mnie, że jesteś. Przekonaj mnie, że jesteś. Gwarantuję Ci, że jeśli powiesz to z głębi serca, On Ci się objawi. Nie bój się. Nie bój się porażki. Nie bój się tego, że to będzie głupio wyglądało przed Tobą samym. Nie bój się zawodu. Nie bój się zawodu. Bóg nigdy nie zawodzi. Jego Słowo nigdy nie zawodzi. Nigdy nie wraca puste. Jego Słowo jest pewne i skuteczne. Wszystko tutaj na tej ziemi przemija, ale Jego Słowo, czyli On sam, który się wcielił i wykonał całą pracę, jest potężny, jest wieczny. Nie ma nic pewnego na tym świecie. Jest pewny tylko Bóg. I ja się z Nim połączyłam. I nie umrę na wieki. Choćby moje ciało umarło, nie umrę. Nie boję się śmierci, nie boję się chorób, nie boję się człowieka, nie boję się Twojego osądu. Nie boję się tego. Mówię Ci, jak jest. Mówię Ci, jak wygląda życie z prawdziwym Bogiem. Nie z religijną kukłą.